Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w moim projekcie o wszystkich utworach Fryderyka Chopina. Kontynuujemy podróż po sonacie bemol, opus 35. I dzisiaj mamy część drugą. Część druga, skerco. Znamienne i trochę takie zabawne, że dopiero co cieszyłem się i taki dumny mówiłem, że zakończyłem skerco. I że teraz otwieramy nowy rozdział i nowy gatunek. Podczas gdy już w drugim filmie, i to właściwie zaledwie tydzień po zakończeniu filmów o skercach, znów robię film o skercu. Taki troszeczkę żart, przewrotność Fryderyka Chopina. Tak się akurat złożyło, oczywiście jest to przypadek, tym niemniej mamy tutaj skerco jako część sonaty. A więc bezpośrednie nawiązanie do Beethovena. Odsyłam Państwa do filmu, mojego filmu o skercach, o skercu numer 1, skercu Hamol, w którym to filmie na początku prezentowałem Państwu kilka fragmentów, dwa dokładnie, skerc z sonat Beethovena, żeby pokazać jakby, jak to Beethoven konstruował skerca i porównać to ze skercami Chopina. Skerco obecne również, jak to właściwie można powiedzieć, pierwsze trzy skerca Chopina zwłaszcza, nie będzie miało absolutnie charakteru skerca jako żartu. Jedyne, co łączy to skerco ze skercami, to jest jego budowa ABA, tak jak na skerco przystało z trijem w części środkowej, jak również metrum trójdzielne na 3, które również można liczyć na 4, tak jak wszystkie skerca. A więc to są części wspólne. Tak jak wspomniałem, część pierwsza sonaty kończy się w niezwykle dramatyczny sposób i właściwie cała ta pierwsza część wprowadza słuchacza nas w stan wstrząsający. Jest wstrząsająca dla nas, jesteśmy wstrząśnięci, niewątpliwie. Na pewno pierwszy słuchacze, jak ktoś słyszy to pierwszy raz, albo w czasach Chopina, gdy usłyszano ten twór pierwszy raz, myślę, że było to tak szczere, subiektywne muzyka, prawda, która właściwie nie opowiada o czymś, tylko jest bezpośrednio, wychodzi bezpośrednio z serca cierpiącego artysty, a więc można by powiedzieć, że to jest takie uosobienie romantyzmu. I jak wspomniałem, właściwie druga część powinna rozluźnić troszeczkę atmosferę, ale tak się nie dzieje. Chopin jeszcze bardziej wzmaga dramat. Posłuchajmy początku, bo oczywiście, tak jak powiedziałem, skerco to zresztą bardzo wyraźnie, myślę, że jak słyszycie Państwo ten utwór, to bardzo łatwo jest rozróżnić tutaj część dramatyczną A, część wzruszającą B i część dramatyczną A1. To jest oczywiste. Skupimy się dzisiaj na tych właśnie poszczególnych częściach i już na ich analizie, prawda? Już sam początek skerca jest skonstruowany z takich bardzo krótkich motywów, a więc Chopin kontynuuje to, co zaczął w pierwszej części. Pierwsza część, jak pamiętamy... I teraz, ile to jest nut? Raz, dwa, trzy, cztery... 5 nut, to jest cały motyw pierwszego tematu. Posłuchajmy teraz skerca. Jakby nowy materiał muzyczny.
Tak by należało to określić. Skupmy się od razu na tym pierwszym materiale muzycznym. diaboliczne, prawda? Takie ponure, beethovenowskie troszeczkę. Pierwszy motyw, który słyszymy. Powtarzana nuta. Ile razy? 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ta, 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 tam. A więc, oczywiście bardzo dalekie to jest skojarzenie, ale jednak 5 nut, które były motywem tematu pierwszego, przeobrażają się w 5 powtarzanych nut, inny rytm, ale dalej mamy 5 nut tematu skerca. Na te 5 nut tematu skerca jest odpowiedź, która przypomina takie warknięcie, taki wybuch agresji troszeczkę bym powiedział. Przy czym, co ciekawe, na tych 5 nutach Chopin pisze nam crescendo, więc tutaj też te 5 nut muszą zostać takie taka, taka, tam, taka, taka, tam. Prawda? One muszą być... I odpowiedź. Znów. Po czym dwa razy te krótkie motywki się na przemian były pokazane na przemian, po czym pierwszy motyw 5 nut przejmuje kontrolę i już nie daje dojść do głosu temu drugiemu. Posłuchajmy jeszcze raz. Drugi motyw. Pierwszy. Drugi. Pierwszy. 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 Tutaj jest takie zatrzymanie na moment. Bardzo ciekawe w ogóle energetycznego punktu widzenia, że to wszystko się wycisza. I jest taki dzwon, prawda? Może już to jest zapowiedź marsza żałobnego, który przed nami. I na to lewa ręka, unisono. A więc to są oktawy, czyli to jest lekko wzmocniony głos, prawda? Jakby dwa głosy. I jakby kontrabasy grają taką uspokajającą melodię. Proszę sobie zapamiętać to. Kontrabasy grają uspokajającą melodię. Albo kontrabasy z wiolonczelami. Wszystko wraca. Jest to w ogóle bardzo pianistycznie trudne i nie chopinowskie, ponieważ mamy tutaj bardzo szerokie akordy w prawej ręce i szybkie oktawy, a więc coś, czego Chopin, jak powiedziałem Państwu przy okazji skerca numer 3, bardzo rzadko Chopin używał tego typu faktury. Ale widzimy, że to skerco cis-moll powstawało w tym samym czasie, czyli jakby Chopin no ma taki akurat fazę, nazwijmy to fazę, zachwycił się w jakimś sensie czymś, tego typu środkami wyrazu, aby wyrazić siebie. A więc popatrzmy, co się dzieje dalej. Znów 5 nut. Taka, taka, tam. Ten motyw to jest taki motyw kończący. To jest taki jakby coś spadło i po prostu zakończyło wszystko. Gilotyna spada, głowa jest już ucięta. Proszę po prostu... I już na to nie ma odpowiedzi, nie ma już szans. Trzeba zapamiętać ten motyw, bo on właśnie zawsze kończy coś. W tym wypadku kończy nam pierwszą część małe A. Potem rozpoczyna się takie trzykrotne podejście. Czyli znów symbol jakiegoś próby powstawania z czegoś, z popiołów. Proszę posłuchać. Mamy
Jest to swoją drogą też ciekawie napisane, bo to pianistycznie to są trójdźwięki. Cały czas będą trzy dźwięki. Akord trójdźwiękowy będzie wznosił się w bardzo szybkim tempie. Proszę posłuchać. Osiągnie to, co chciał, zaczyna tańczyć. Jest to taki taniec śmierci, troszeczkę możemy powiedzieć. Tu jest bardzo wyraźnie, bardzo taneczny moment. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ja tutaj nie mogę się oprzeć, jak to grał, przed tym, że to jest takie tańczące. Proszę posłuchać. No wręcz wesołe jest. Bardzo dziwny moment. Po tym tańcu śmierci, śmierć w cudzysłowie wychodzi i śmieje się złowrogo. Ha, 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 ha. Tutaj jest bardzo wyraźny taki właśnie, taki diaboliczny śmiech na zakończenie tego tańca. Proszę posłuchać. I znów mamy kontrabasy uspokajające swoją melodię. I tak to jest zbudowane. I potem wraca małe A po raz kolejny. I tak się kończy duże A. A więc jeszcze raz zagram Państwu teraz całą tą część B, bo jeszcze Państwu jej nie zagrałem. Czyli najpierw trzykrotne podejście, żebyśmy osiągnęli, chcemy osiągnąć jakiś punkt w energii muzycznej. Osiągamy go, rozpoczynamy taniec. A po tym tańcu jest złowrogi śmiech. Potem uspokajająca melodia i nie spodziewając się niczego, doprowadza nas ona do powrotu części A. Proszę posłuchać tej części B. Razem zakończyła całkowicie część A. A więc już nikt się nie podniósł, żeby jeszcze próbować przeżyć. Tym razem wszystko się udawało, zakończyło. No i teraz pojawia się część środkowa, na którą myślę wszyscy melomani, którzy znają tą sonatę, czekają, ponieważ tutaj może pianista naprawdę popuścić wodze swojej wyobraźni, wrażliwości i ma możliwość pięknego śpiewu. Za to kochamy Chopina. Chopin wprowadza w części środkowej, która również będzie się składać z dwóch części, będzie miała taką budowę, trzeba powiedzieć, no, to znaczy po prostu ABA, czyli tak samo jak ta część A duża. I uspokaja nas. A więc energia się zupełnie zmienia. Chopin chyba jakby uświadomił sobie. I tutaj uświadomił sobie, że już jest przesada. I pokazuje inną stronę swoją. Może dla mnie, jak ja to gram zawsze, to tak sobie wyobrażam, wiecie Państwo, że... Bo to jest w tym skercu, to skerco, ta melodia, to jest melodia, która jest taka bardzo właśnie chopinowska. Takiego Chopina, którego znamy, który jest sobą, o tak by trzeba było powiedzieć. Ja sobie zawsze myślę wtedy, że to jest taki Chopin, który przeprasza nas wszystkich za to, że wcześniej, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części, jest taki agresywny. Jest taki dramatyczny, agresywny i pisze taką muzykę. Taki jakby przeprasza. I ja tak to zawsze grałem, z takim uczuciem przepraszania.
A jak to jest skonstruowane? Otóż w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo rozpoczyna się to tak, takim krótkim wstępem. Gdzie Chopin daje taki tajemniczy akcent na trzy, czyli bardzo nietypowo. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jakby to mazurek, bo akcent ma być na trzy w mazurkach często. Ale tu oczywiście nie może być mowy o mazurku, tym niemniej jakby akompaniament tak naprawdę tej lewej ręki jest taneczny. Może walc, tylko że mamy akcent na trzy, więc... Nikt tak nie gra i nikt się nie odważy tak grać, ale ja miałem takie myśli tak naprawdę. Może nie, żeby aż tak grać, żeby nie przesadzać w ten sposób. Ale, no bo nie dają mi spokoju, powiem Państwu, te akcenty tutaj na trzy. Z pewnością nie można grać za wolno i ma to jakieś... oznaki też taneczności z racji akompaniamentu, który ma lewa ręka. Temu się nie da zaprzeczyć. Oczywiście trudno tutaj, jest to bardzo trudne do interpretacji. Posłuchajmy tego. Pierwsza część tego tria, a więc części środkowej. Piękna, wspaniała melodia. Ale teraz ją krótko zanalizujmy. Rozpoczyna się, tak jak powiedziałem, takim wstępem. Uporczywie powtarzana jedna nuta, proszę Państwa. Będziemy to mieli w akompaniamencie. Dlaczego to tak jest napisane? No dlatego, że mieliśmy na początku... uporczywie powtarzaną jedną nutę. Czyli znów, motywicznie Chopin to konstruuje absolutnie jednorodnie. Kolejny przykład geniuszu. I potem pojawia się melodia, która zbudowana jest bardzo ciekawie, ponieważ najpierw mamy jakby, no... śpiewaczkę, która śpiewa jakąś piękną, krótką frazę. Ostatnią nutę ma bardzo długą, więc możemy sobie wyobrazić śpiewaczkę, która trzyma tak długo nutę i pod nią akompaniament złożony z jakby chóru, to jest chór męski, odpowiada. Ale w tle, prawda? Posłuchajmy. Tak, naprawdę ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, to jest Chopin, który mówi, że tak bym chciał pisać taką muzykę. Ja kocham pisać taką muzykę, ale nie mam teraz nastroju, żeby... Jakby przepraszał. Znów pierwsza fraza. Zwróćmy uwagę, że to nie jest też taka
melodia, jaką mieliśmy w temacie drugim części pierwszej, gdzie cały czas jest po prostu śpiew, melodia. Ona jest przerywana, prawda? Za każdym razem jest zaśpiew jeden, przerwa. Potem znowu przerwa. Jakby nie może się otworzyć ta melodia. Jest to też takie znamienne. Wreszcie jest za czwartym razem dopiero troszeczkę dłuższa fraza, posłuchajmy. I drugi raz. Ale znów koniec. I znów wraca wszystko do początku. Bardzo piękny, to właściwie to jest taki dialog troszeczkę. Ta melodia coś mówi i odpowiada coś. On odpowiada, czyli pojawia się tutaj taki może miłosny troszeczkę dialog. I to wszystko nas doprowadza właśnie do zakończenia. I część druga tria. Arcypiękna, gdzie ten akompaniament, który był wcześniej, prawda, który odpowiadał na tą piękną melodię, to była zwykła gama schodząca w dół. Tutaj ten akompaniament staje się melodią jakby prowadzącą. Śpiewają razem niejako. Będzie duet. Ale mamy piękną, posłuchać samej tej melodii i ona bardzo przypomina nam również te wiolonczelo kontrabasy z pierwszej części, które pamiętają Państwo. Tutaj mamy to bardzo taki wiolonczelowy temat. Proszę posłuchać. Przepraszam, jeszcze raz. Do tego kobietę, oczywiście muzycznie jakby symbol w prawej ręce, która śpiewa swoją melodię. Słyszą Państwo dwie osoby? Część A. Ciekawa rzecz, bo Chopin tak bardzo chyba był dumny z tej części wiolonczelowej, że każe ją jeszcze raz powtórzyć. Razem z tym fragmentem A, tego powrotu A. Więc ta część B jakby powtórzy się dwa razy. I cóż, to wszystko doprowadza nas potem do takiego, w jaki sposób Chopin łączy część trio z początkiem skerca, bo znów, proszę Państwa, no jest to trudne, taka piękna melodia, jak połączyć to z tym? No trzeba na pewno wzmóc napięcie i Chopin to robi. Posłuchajmy zakończenia samego, zakończenie tria. Już rozwiązania, tylko podniesienie i teraz od tego momentu rozpoczyna się coraz głośniej i coraz szybciej, aż doprowadzi nas do skerca. Thank you.
uspokojenie, proszę Państwa, i jaki Chopin jest dla nas łaskawy, ponieważ wszystko się, słońce wyszło i co się dzieje? Wraca. A więc coś zupełnie niespodziewanego. I wszystko zasypia. Może to był tylko sen. Ale jako, że po tym będziemy mieli marsz żałobny, to w historii, którą opowiada ta sonata, tak naprawdę no tutaj musi być jakaś śmierć. Powinna być jakaś śmierć. Oczywiście nie musi, bo to wszystko jest w ogóle poezja, ale na pewno Chopin jakoś to tak skonstruował, że przygotowuje nas do tego marsza. Warto sobie pokontemplować to. Posłuchać tego skerca. Zresztą zaraz zaproszę Państwa na moje wykonanie z Japonii też, ale proszę posłuchać sobie różnych wykonań i zastanowić się nad tym, bo to jest takie pytanie, tajemnica. Dlaczego jeszcze na koniec wróciła ta część środkowa? Nie jest to typowe w skercu. Skerca, no, nie kończą się tak, żeby wracało trio. Chopin tego nie robił w swoich skercach. Beethoven tego raczej też nie robił w swoich skercach, więc jest to, musi mieć to jakiś głębszy sens. Ciekawa rzecz, że bardzo to jest symboliczne. Przez ostatnich 12 tak naprawdę taktów jest smorzando, a więc od włoskiego słowa smorzare, umierać. Czyli zamierająco. To wszystko musi po prostu umrzeć. Czyli wszystko umiera tą melodią. Złowroga cisza, po której rozpoczyna się marsz żałobny. O którym to marszu opowiem Państwu już za tydzień. Dziękuję bardzo za ten za uwagę i za tą analizę skerca, które tak naprawdę skercem nie jest, które jest troszeczkę tajemnicze, i które również zawiera w sobie w środku taką bardzo szczerą, wzruszającą melodię. Do zobaczenia wkrótce w bardzo smutnym marszu. Ja już się nieco boję emocjonalnie tego filmu, ale skoro mamy robić o wszystkich utworach, to zrobię o wszystkich utworach filmy. Pozdrawiam. Do widzenia i zapraszam na krótki koncert. Thank you.